pewno musimy więcej takich powtarzalnych, dobrych fragmentów zabrać na mecz środowy, myśląc o tym, co działo się w Olsztynie, bo oczywiście przegraliśmy po kontrataku, do którego nie powinniśmy po prostu dopuścić, ale też więcej można szukać znowu pozytywów i tak jak powiedziałem, więcej tych pozytywów musimy sobie poszukać w środę, być w tym powtarzalnym, jeszcze w tym wszystkim trzeba szukać kolejnych argumentów w budowaniu gry, no bo przeciwnicy murują tą swoją połowę i trzeba być jeszcze bardziej elastyczny i dopasować się do takiego sposobu gry przeciwnika. Najpierw głowy trzeba zmienić, trzeba wrócić do tej formy, jak byliśmy przed przerwą. Chyba ta przerwa nas wyrzuciła z silnych, ale jestem pewny, że już dzisiaj wracamy i w środę to wszystko będzie w porządku. No, przeanalizowaliśmy ostatnie spotkania przeciwnika i grali różnie. Myślę, że to też wynikało z ustawienia przeciwników, czy to Chrobrego, czy Wigier. Ale to jest zespół, który w ostatnich czterech spotkaniach aż trzy razy wygrał i tylko raz remisował i ma niezłą pasę, a do tego wszystkiego dobrą siłę ofensywną i nie spodziewam się tutaj, że przeciwnik będzie murował swoje bramki, tylko będzie szukał swoich atutów z przodu. Piątkowski, Lewicki, Grzeszczyk, Stablecki. Także to są ludzie, którzy w teorii gwarantują bramki i my musimy zrobić wszystko, żeby to zatrzymać. Wszystko ok, nie ma problemu żadnego. To był źli dzień i ja, jak powiedziałem, jestem pewny, że to w środę już będzie w porządku. Zwyczajowe pytanie o sytuację kadrową, jak przed meczem środowym? Tak jak wcześniej, strasznie się cieszę, że wszyscy są do dyspozycji, wszyscy są zdrowi, także każdy jest brany pod uwagę na mecz środowy. Zaskoczyć tych, to co gramy, to swoje co gramy i problemu nie będzie na pewno. Tichy też w dobrej formie, teraz grają, wygrały ostatni mecz w tych ostatnich minutach, ale ja jestem pewny, że 3 punkty zostają w Mielcu.